Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszulkiewicz, Indy Gage, Pole. Znajdujemy się po konferencji w Otore, przed galą w Otore 5, a za mną jeden z bohaterów, Bartosz Batra. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam szanowanku. Słuchaj, no kopę lat. Tak naprawdę, no teraz jakbyśmy się nie widzieli parę lat, to teraz byśmy pogadali o to, te parę lat, co się u ciebie działo. Tak, chyba ostatni raz na Genesis. Na Genesis, chyba to tak, może tak być, no. Faktycznie. A to myślałem, że nawet dawniej, ale faktycznie na Genesis. Chyba na Genesis, no. Tak. Słuchaj, no wtedy byliśmy w takich czasach, że ty stałeś gdzieś tam, ja stałem tu, nie widzieliśmy się za mikrofonów, bo był... Pewnie walczyłem, bo coś chodziłem. Było 7 metrów między nami, bo był COVID i nie można się było nawet witać, pamiętasz? Możliwe, tak, bardzo możliwe. Teraz już nie ma pandemii. Teraz już nie ma COVID-u, już się skończył. Elegancko. Bardzo się cieszę. Tak jest, słuchaj, no generalnie jak przeglądam twoje media społecznościowe, to ja bym, jak zanim przejdziemy do sportu, to chciałem się zapytać, kto robi te fotki pod tą wodą? Pod tą wodą. Bo tamte to są fotki naprawdę top pro. Ja się zastanawiałem, kto je robi. Zawsze zastanawiam, kto je robi, ale kto tym razem? Nie, no bardzo dziękuję. Ogólnie to jest moja taka jedna z moich hobby. Nowe hobby mam, freediving, także kolega, który mnie uczy, to też jest właśnie takim fotografem i robi mi te fotki, nie? Także mam taką pamiątkę. Słuchaj, to jak się patrzę na te zdjęcia, no to tam jedno, dwa, ale ich jest bardzo dużo. To ile ty czasu spędziłeś poza Polską? Wiesz co, dosyć dużo jeździłem teraz, bo też charakter mojej pracy sprawiał, że po prostu dużo podróżowałem i właśnie przez te wszystkie pandemiowe obostrzenia, z racji tego, że dużo pracowałem w Stanach Zjednoczonych, musiałem przejść dwutygodniową kwarantannę w innym kraju, zanim do tego, to tak nazbierało się tu i Cypr, i Karaiby, i ten, no to co tu robi, to sobie ponurkuję. Stwierdziłem, zawsze chciałem się nauczyć tego nurkowania swobodnego. Mówię tak, co mam tu siedzieć dwa tygodnie, co mam robić. Oprócz tego, że trenuję, to sobie już pójdę, też zrobię właśnie taki kurs i poznałem tego człowieka od tych zdjęć i on jest też instruktorem tego sportu i tak się wkręciłem i tak, to tak działa na mnie tak jak joga, nie? Także joga to taka nudna, nie? No tak. Dla dziewczyn, nie? A nurkowanie jest ciekawsze. Nurkowanie jest ciekawsze, nie? Także bardzo mi się to podoba i tak jedna z moich pasji, nie? Tak, czy jakbyś, nie wiem, czy wszyscy, jak wszyscy przeszli COVID, jak ktoś nie przyszedł i będzie miał kwarantannę, to nurkujcie na kwarantannie. Tak, nurkujcie właśnie, tak. Coś trzeba robić. Coś trzeba tak, robić. Coś tak powiem, o, dwa tygodnie na Cyprze, czy tam na Rubie, czy coś, to Jezu, jak źle, nie? No, nie jest tak źle, nie? Jest tak źle. Zawsze trzeba odbędzić te dwa tygodnie, a potem jechałem na Florydę i tam pracowałem z zawodnikami MMA, także cały czas coś się działo I mówię, wolne chwile poświęciłem sobie na jakieś tam moje pasje, nie? Dodatkowe, poza sportami walki. Tak jest. Natomiast sporty walki o tobie nie zapomniały. Nie. Oglądałem twoją rozmowę z Tomkiem Serrarą. No to jedna rzecz, o którą chciałbym zaczepić, no to Bernacle Fighting Championship, bo do tej pory nie dochrapaliśmy się tam Polaka. Była Polka, zdaje się, ale Polaka nie było. Czy temat jest... inaczej. Czy to jest tak, że kończysz walkę na Wotorę, dzwoni, czy oni ci znajdą robotę? Czy to jest nieaktualne? Aktualne, jak to wygląda? Jest to... Ja oprócz tego, że reprezentuję klub, jaki reprezentuje z Polski, reprezentuje klub, który mieści się na Florydzie i de facto będę walczył, jak będzie gala na Florydzie. Obecnie tam Bernacle Fighting Championship to jest tam gdzieś Omaha, tak? Texas czy gdzieś, tak? Jeżeli wróci na Florydę, pewnie będę walczył, nie? Ale ja już mogłem walczyć w listopadzie zeszłego roku, ale te obostrzenia, to wszystko i tak dalej, ja się też nie czułem, ja chciałem pokopać. Ja chciałem pokopać najpierw, wrócić do tego dawnego rytmu treningowego, żeby zrobić taką walkę w Bernacle Fighting Championship. Już nie chodzi o to Bernacle Fighting Championship i tak dalej, chodzi o walkę w Ameryce. To było zawsze moje marzenie, jest taka możliwość walczyć dla Bernacle. Myślę, że to się wydarzy, bo już mam 36 lat, to są już moje tak jakby ostatnie lata kariery i myślę, że taką walką w Ameryce chciałbym tą karierę zakończyć. Słuchaj, no walczył tam Paul Malignaggi, przegrał z Lobowem, generalnie, no mówię się dość średnim zawodnikiem MMA, ale przegrał. Była Paige VanZant, była Rachel Ostowicz i do czego przychodzę? Do zarobków. Czy zeszło się na zarobki, czy oni godnie wynagradzają swoich fighterów? Mówmy się, no
na pewno jest adekwatna do ryzyka, jakie niesie z tą walka na gołe pięści. Ja też nie jestem gwiazdą światowego społecznościowych mediów, może jeszcze, jak Page, czy Hector, tak, Lombard, tak, to są ludzie, którzy generują ogromną oglądalność i adekwatnie do tego są ich zarobki, ale mówmy się, ja walczę za stawkę adekwatną do ryzyka, jakie niesie z tą walka na gołe pięści, także. A oprócz tego ja już jestem na poziomie takim życiowym, że pieniądze nie są dla mnie największą motywacją do walki, ale no, muszą być adekwatne do wrażeń, jakie mogą się wydarzyć, także tak. Nie, no, ale tak, sprawa jest jak najbardziej otwarta, wiem, że dużo ludzi o to pyta i tak dalej, no mówię, to tak naprawdę ja daję znak i że jestem gotowy i ten, tylko mówię, ja lubię kopać. Chciałem kopać, tak, jest szansa zrewanżować się na Wotorę. Jestem tutaj teraz. W takim razie zapytam o tą najoczywistszą rzecz dla fightera po rozbracie, czyli głód walki. Jest? Chcesz? To jest, zdecydowanie jest, tak, już ponad półtorej roku, także no naprawdę tęskniłem za tym, jak już popatrzyłem te światła tutaj, to już mógłbym jutro wychodzić, nie? Także naprawdę wraca to wszystko, ten dreszcz, te emocje, także super, cieszę się, nie? Natomiast jak słuchałem twojej rozmowy też z Tomkiem i teraz jak się słucham, odnoszę wrażenie, że nie jest dla ciebie kluczowe, aby to była walka z Michałem. Ty po prostu też wrócić, żeby się bić. Czy mylę się? Wiesz co, na pewno nie lubię niedokończonych spraw, nie? Także chciałem, wiem, że wiele osób oczekiwało ode mnie wygranej na Genesis, także chciałbym tak jakby zmazać tą, może nie plamę, ale tą przegraną, tak? Która mi wyszła na Genesis, no i te reguły mi to odpowiadają, tak, mogę kopać, wiadomo, była pandemia, ja jestem zawodnikiem Muay Thai, kickboxerem, nie mamy takich możliwości walki w systemie pay-per-view jak zawodnicy MMA, także w cudzysłowie trzeba brać co jest, także jest Wotorę, mi się wydaje, że bardzo dobra organizacja, szanuję zawodników, szanuję sportowców, także cieszę się, że tu jestem, bacznie się będę przyglądał rozwojowi. Liczę, że może zagoszczę na dłużej. Słuchaj, czy mamy się spodziewać takiej walki jak wtedy? Mam na myśli kunszt techniczny, czy będzie trochę, możemy liczyć na to, że będzie trochę więcej szaleństwa, czy w waszym wypadku jest to po prostu niemożliwe z racji takiego doświadczenia, takich umiejętności? Nie, no mówmy się, tak bez pierdolenia, już nie chcę tak gadać, ale to było 50% Bartka Batry, nie? Naprawdę, nie? No się boję tych 100%. No właśnie, nie byłem sobą. Także też było to dla mnie dość nowe, ja się na ulicy nie biję, albo biłem się bardzo dawno, także też ta pierwsza runda to była dla mnie taka, co by tutaj zrobić, taki byłem analityczny, nie ten, teraz już wiem, z czym to się je, mam swoje dwie najmocniejsze bronie, tylko czyli swoje nogi, także teraz to idę w dobrą dół, także będzie ostro, nie? Dobrze, słuchaj, po uważaniu pewnie chłopaki cię jeszcze za tydzień przemaglują, natomiast jedną rzecz nie mogę nie zapytać, bo to jest pytanie, które do zawodnika, do strajkera tej klasy i tak interesującego się środowiskiem po prostu musi paść. Chodzi oczywiście o starcie Wrzosek Harry 2 i twoje przemyślenia na ten temat. Wiem, że jest mnóstwo fanów, którzy chcieliby usłyszeć twoją opinię. I oczywiście ogranicz przekleństwa do minimum, ale po prostu, bo to sytuacja może nie jest na tyle nerwująca dziś, ale jest smutna po prostu. Smutna, tak, zdecydowanie smutna. Zaczynając od początku, bardzo chciałem pochwalić Arkadiusza Wrzoska, świetny game plan, świetna pierwsza runda, bardzo dobre lewe kopnięcie, bardzo dobrze tym lewym kopnięciem rozbił prawą rękę Badra Harego, która jest bardzo silna, także plan był bardzo dobry, wiadomo, to jest Badr Hari, także ten napór trzeba zatrzymać, także zdarzały się błędy, ale zawalczył dużo lepiej niż w pierwszej walce. Druga runda i to fenomenalne kolano, świetne, świetny timing, świetnie to zrobił. No i sytuacje, które miały miejsce na trybunach z jednej i z drugiej strony, bo ja tam nie byłem, nie wnikam, kto zawinił. Szkoda, jednym słowem szkoda, nie, bo naprawdę historia, nie? Że Polak pokonuje naprawdę legendarnego zawodnika K1. No, co by nie gadać, człowiekiem jest, jakim jest, ale to jest bardzo dobry zawodnik i to była taka wisienka na torcie. Szkoda, że skończyło się to tak, jak skończyło, no i tyle, nie? Ale można powiedzieć, Arek sam dla siebie
że miał dwa razy Badra Hareko na dechach, nie? Także coś niesamowitego. Dlatego dwa słowa o tym, co wydarzyło się później, czyli po pierwsze podobno turbulencje z wypłatą, decyzja techniczna, nie doszło do decyzji technicznej, gdzie trzeba liczyć punkty po dwóch rundach, gdy wybrzmiał gong. Chodzi o zasady i o to, że walka teoretycznie powinna być wygrana dla Arka. 10-9 rundę nawet, jeżeli pierwszą przegrał, drugą wygrał 10-8 i na końcu jest oświadczenie, wyrzucają go z rankingów, z organizacji, w ogóle no, cyrk na kółkach. Wiesz, ja też jestem zawodnikiem Muay Thai kickboxingu, ja mam informacje z Glory, tak? Także zgodził się z nami, znam tych ludzi, znam tych ludzi i wiem, jak oni pracują, wiem, jacy są i tak dalej. Wiem, jakie są jakby, jak bardzo dbają o Badra, jak Badr jest dla nich tym numerem jeden, jak traktowali i Polaków, i Arka, i innych zawodników i tak dalej. Także no, nie dziwi mnie takie traktowanie. Mogę tak powiedzieć. Oczywiście jest to słabe, ludzie wiedzą, people know, także mi się wydaje, że jakby to powiedzieć, miał być Arek, tak, Polak łatwym, że tak powiem, kąskiem, nie? A rozpierdolił organizację, także wizerunkowo i sportowo, także przejechali się, nie? Naprawdę. No, tyle mogę powiedzieć. Nie chcę się więcej dzielić, bo to jest małe, hermetyczne środowisko, ale oni wiedzą dobrze, o co chodzi. Także. Tyle, no nie jest mi ich żal, o tak. Rozumiem. Nie jest mi żal, ale nie pochwalam takich zachowań na trybunach. Nie pochwalam. Rozumiem. Jeżeli o to chodzi. Nie? Tak czy inaczej, to co się wydarzyło między nami, z tego możemy być dumni. Dwa razy pokonaj Badra Harego, to jest coś niewiarygodnego dla środowiska sportów uderzanych. Tak. Naprawdę świetna walka, świetny progres. Liczę na walkę z Tomkiem Sararą. Arkady Brzostek, Tomasz Sararą. Chciałbym to zobaczyć. A w jakiej formule? Czy chodzi o dużo, czy małe rękawice? Bo to, że oni nie będą się obalać, to my wiemy. Jest to w każdej formule z kopnięciami. Z kopnięciami, tak. Trzymamy za to kciuki. Może wotor. Zobaczymy, no. Trzymamy kciuki, tak. W takim razie trzymamy kciuki też za twoje zdrowie w tym ostatnim tygodniu. No i liczymy na, jeżeli to było 50%, tak. Ja jestem już w 100% tak spokojny, że to będzie dopiero najlepsza walka w historii walk na gołe pięści. Tak. Zdecydowanie tak. Tak. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo.